Długość krawędzi sześcianu jest o 2 krótsza od długości jego przekątnej. Oblicz długość przekątnej tego sześcianu. Rozwiązanie tego zadania zaczniemy od narysowania rysunku poglądowego, czyli rysujemy sześcian i spróbujemy na nim w jakiś sposób oznaczyć tą informację, że długość krawędzi sześcianu jest o 2 krótsza od długości jego przekątnej. Narysujmy sobie na pewno przekątną w tym sześcianie. Ja na przykład narysuję tą przekątną tutaj, będzie dobrze widoczna. No i teraz podpiszmy może krawędź tego sześcianu standardowo literką A, czyli na przykład tu będzie A. Wszystkie krawędzie są równe A, czyli tu mamy A i tutaj także mamy A. No i teraz ile będzie wynosiła długość tej naszej przekątnej? Ona musi być o dwie jednostki dłuższa od krawędzi sześcianu, czyli tą naszą przekątną, którą musimy policzyć, możemy podpisać, że ma długość A plus 2. No i teraz tak, żeby w jakiś sposób policzyć, ile jest równa ta niewiadoma A, jeżeli byśmy na przykład znali w szczególności długość krawędzi sześcianu, no to długość przekątnej sobie bez problemu policzymy. Po prostu dodamy do długości krawędzi 2 i będziemy mieli gotowy wynik. Zatem jak w ogóle policzyć tą naszą niewiadomą A? Musimy znaleźć w trójkąt, najlepiej prostokątny, w którym będziemy znali wszystkie trzy boki. Wszystkie trzy boki będziemy mogli wyrazić za pomocą tej niewiadomej A, no i wówczas stwierdzenia Pitagorasa policzymy, ile ona jest równa. Taki narzucający się trójkąt prostokątny to będzie trójkąt prostokątny, który powstanie po dorysowaniu przekątnej podstawy. Tutaj jest wówczas kąt prosty, no i ta przekątna, której długość mamy policzyć, właśnie tworzy jeden z boków tego trójkąta prostokątnego. Ponadto my znamy długość tej krawędzi, tego boku. To jest oczywiście jednocześnie krawędź naszego sześcianu, czyli ona ma długość A. No i długość tego boku, czyli przekątnej podstawy naszego sześcianu, też w zasadzie znamy, ponieważ jest to przekątna kwadratu o boku długości A. Przekątna kwadratu o boku długości A wyraża się wzorem A pierwiastki z dwóch. Czyli tak naprawdę mamy trójkąt prostokątny, w którym wszystkie trzy boki możemy w jakiś sposób wyrazić tą naszą niewiadomą A. W związku z tym możemy teraz napisać równanie wynikające z twierdzenia Pitagorasa dla tego trójkąta prostokątnego i otrzymamy równanie ze względu na naszą niewiadomą A. No i jak potem wyliczymy tą niewiadomą A, no to będziemy mieli przekątną sześcianu. Po prostu dodamy do wyniku 2 i będziemy mieli odpowiedź do tego zadania. Czyli zapiszmy. Równanie wynikające z twierdzenia Pitagorasa dla tego trójkąta prostokątnego. Suma kwadratów przy prostokątnych musi być równa kwadratowi przeciwprostokątnej. Czyli sumujemy, podnosimy do kwadratu tą przy prostokątną, czyli mamy a kwadrat plus dalej druga przy prostokątna podniesiona do kwadratu, czyli a pierwiastki z dwóch kwadrat, to ma być równe przeciwprostokątnej podniesionej do kwadratu, czyli a plus 2 kwadrat. No i teraz musimy rozwiązać takie równanie, czyli na początku podnosimy do kwadratu te dwa nawiasy, po lewej stronie mamy a kwadrat plus i pierwiastek z 2 do kwadratu to będzie po prostu 2, czyli tutaj otrzymamy 2 i a kwadrat równa się, a po prawej stronie stosujemy wzór skróconego mnożenia do podniesienia tego nawiasu do kwadratu i otrzymujemy odpowiednio a kwadrat plus teraz podwojony iloczyn, czyli 2 razy 2 to jest 4 razy a, czyli tutaj będzie plus 4a i jeszcze plus ten składnik do kwadratu, czyli plus 2 kwadrat, czyli po prostu plus 4. No i teraz przenosimy wszystkie wyrażenia na lewą stronę. A kwadrat minus a kwadrat, te rzeczy się nam tutaj zredukują i zostanie po prostu 2a kwadrat, jeszcze będzie minus 4a i jeszcze będzie minus 4 i to ma być równe 0. Otrzymaliśmy zatem takie równanie kwadratowe do rozwiązania. Możemy je sobie na pewno nieco uprościć, możemy podzielić je stronami przez 2, dzięki czemu zmniejszą nam się tutaj te współczynniki. Otrzymamy po prostu a kwadrat minus 2a minus 2 równa się 0. No i teraz niestety, żeby rozwiązać to równanie kwadratowe, to chyba musimy policzyć deltę. Nie da się tego rozwiązać w inny prosty sposób. Czyli delta jest równa b kwadrat minus 2 do kwadratu to będzie 4. Minus 4 razy a, znaczy współczynnik w tym przypadku przy a kwadrat, czyli razy 1. I jeszcze razy c, czyli razy ten wyraz wolny, czyli razy minus 2. To się równa 4. 2 minusy dają plus, czyli tu będzie plus 8, czyli delta jest równa 12. W związku z tym pierwiastek z delty
To będzie pierwiastek z 12. Oczywiście wyciągamy całość przed pierwiastek. 12 to jest inaczej 4 razy 3. Pierwiastek z 4 to jest 2, czyli tutaj będziemy mieli 2 pierwiastki z 3. No i teraz liczymy, ile jest równe jedno i drugie rozwiązanie tego równania kwadratowego, czyli a1 i a2. a1 jest równe minus b, czyli minus minus 2, czyli 2, minus pierwiastek z delta, czyli minus 2 pierwiastki z 3, podzielić na 2a, na 2 razy 1, czyli po prostu na 2. To się równa, możemy podzielić, 2 na 2 to jest 1, minus 2 pierwiastki z 3 na 2, to jest po prostu minus pierwiastek z 3. To rozwiązanie jest złe. Długość krawędzi sześcianu A nie może być równa 1 minus pierwiastek z 3, ponieważ jest to liczba ujemna. Długość krawędzi nie może być ujemna, czyli to rozwiązanie odrzucamy. Natomiast drugie rozwiązanie, czyli A2, prawdopodobnie będzie dobre, będzie to liczba dodatnia. Sprawdźmy, tak samo jak w przypadku poprzednim B, czyli minus B, czyli 2, tym razem plus pierwiastek z delta, czyli plus 2 pierwiastki z 3, podzielić na 2, to się równa tak samo 1, tylko plus pierwiastek z 3. No i to jest dobra, wyliczona przez nas teraz długość krawędzi sześcianu. My musimy policzyć długość przekątnej sześcianu, no ale teraz już nie będzie żaden problem. Po prostu dodamy do długości krawędzi dwójkę i otrzymamy wynik do naszego zadania. Zapiszmy zatem, że oznaczmy sobie na przykład literką D, długość przekątnej naszego sześcianu, że D jest równe A plus 2. I to jest równe, pod A podstawiamy ten wynik, 1 plus pierwiastek z 3, jeszcze plus 2, to wychodzi równe po prostu, 1 plus 2 to jest 3, czyli 3 plus pierwiastek z 3. No i to jest odpowiedź do naszego zadania.